Cześć, ja jestem Lidu, a to jest KryptaTV. Witam Was w filmie, którego bohaterem będzie Craig Boone, jeden z potencjalnych towarzyszy Kuriera w Fallout New Vegas. Craig Boone jest byłym snajperem elitarnego pierwszego Batalionu Zwiadowczego RNK, który w czasie trwania akcji gry pełnił rolę strażnika miasteczka Nowak na Pustkowiach Mojave. Na świat przyszedł w 2255 roku w Kalifornii. W szeregi sił zbrojnych RNK wstąpił w nieznanym terminie. Przez większość służby należał do 1. Batalionu Zwiadowczego, osławionej w działaniach wojennych przeciwko Legionowi Cezara jednostce rozpoznawczej, której członkowie mieli reputację najlepszych strzelców w armii RNK. W 2277 roku wziął udział w pierwszej bitwie o zaporę Hoovera, w której to pierwszy zwiadowczy odegrał kluczową rolę. Rok później wraz ze swoim oddziałem wziął udział w masakrze w Bitter Springs. Na polecenie dowódcy, Major Jill, żołnierze otoczyli obóz Hanów, a snajperzy z batalionu rozstawieni zostali na wzgórzach. Ich zadanie było nie dopuścić do tego, by z wąwozu wydostał się ktokolwiek żywy. Jak się okazało, wśród Hanów oprócz wojowników znajdowały się kobiety, starcy i dzieci, a także chorzy oraz ranni. Wojska RNK dokonały rzezi, zawiodła komunikacja radiowa, do żołnierzy batalionu nie dotarła informacja o tym, że wśród Hanów znajdują się cywile. Snajperzy, według rozkazów, strzelali do każdego, kto próbował się wydostać. Zgodnie z rozkazami Jill, która kazała utrzymywać ogień, aż żołnierzom nie skończy się amunicja. Gdy dotarło do niej, co się dzieje, zamarła, nie potrafiła wydobyć z siebie żadnego słowa i pozostawała w bezruchu. W krytycznym momencie masakry, kapitan Darty, zastępca dowódcy, przejął dowodzenie nad siłami republiki i nakazał swym ludziom wstrzymanie ognia. Dzięki temu część Hanów ocalała, a on został bohaterem. Po masakrze Bunt, tak jak wielu żołnierzy biorących w niej udział, zaczął cierpieć na zespół stresu pourazowego. Bunt stał się mordercą, nawet jeśli nie był nim w oczach innych ludzi, to na pewno był nim we własnych. W trakcie jednej z wielu przepustek, które spędzał w Nowym Vegas, Craig poznał kobietę imieniem Carla. Była ona jedyną rzeczą na świecie, która potrafiła go uspokoić i sprawiała, że był szczęśliwy. Kochał ją nad życie. Była bardzo rozmowna, co mu odpowiadało, ponieważ nigdy nie wiedział co powiedzieć, a słuchanie jej sprawiało, że zapominał o swojej przeszłości. Karla kazała mu zapomnieć o wojsku, o wszystkim co z nim związane. Bun opuścił szeregi armii RNK. Wziął Karla za żonę i wraz z nią osiadł w Nowak na zaproszenie swojego przyjaciela z pierwszego zwiadowczego, Meniego Vargasa. Wraz z nim pełnił rolę strażnika miasta, wypatrującego zagrożeń ze szczytu ogromnego dinozaura. Żani May Crayford opisała Karle jako kwiat kaktusa. Ładna z zewnątrz, jednak ciężko da się do niej zbliżyć. Jej kolce potrafiły boleśnie ukłuć. Kobieta nigdy nie zadowoliła się zwykłym życiem w małym miasteczku. Pragnęła wielkomiejskiego życia oraz luksusów. Pogardliwa postawa Carly wobec mieszkańców Nowak szybko sprawiła, że Boon i Manny oddalili się od siebie. Craig był tak zapatrzony w swą ukochaną, że nie dostrzegał jej wad. Największym marzeniem kobiety był powrót na stałe do Vegas. Jakiś czas później Carla zaszła w ciążę. Bun chciałby w przypadku narodzin dziewczynki, ich dziecko dostałoby imię po matce. Carla była jednak temu przeciwna. Carla była tak znienawidzona w Nowak, że jego przywódczyni, Jeannie May Crayford, postanowiła sprzedać ją Legionowi Cezara, ogromnej organizacji łowców niewolników. Legion zapłacił żani 1000 kapsli za karle oraz 500 kapsli za jej nienarodzone dziecko. Okazało się, że bunt był świadkiem tego, jak łowcy niewolników zabierają karle z miasta. Wytropił ich w zatoce Cottonwood w trakcie licytacji. Chcąc oszczędzić ukochanej roli niewolnicy Legionu, mając tylko siebie i swój karabin, postanowił pozbawić ją życia. Uznał to za akt miłosierdzia. Wiedział, że gdyby zaczął walczyć z Legionem, oboje nie wróciliby żywi. Jego zdaniem śmierć była lepsza niż służba Legionowi. Po zniknięciu Karli z życia buna przepaść między nim a jego przyjacielem pogłębiła się jeszcze bardziej. Bun nie myślał o Vargasie jako przyjacielu. Dobrze wiedział, że zniknięcie Karli było mu na rękę. Mężczyzna załamał się psychicznie, stał się apatyczny. Jedyne co czuł to nienawiść do legionu i do ludzi, którzy odebrali mu ukochaną. Czuł, że stał za tym ktoś z Nowak, nie potrafił jednak ustalić kto. W czasie wydarzeń z New Bun miał 26 lat. Wciąż pełnił rolę wartownika nowak. Pracował na nocnej zmianie. Niechętnie dzielił się szczegółami ze swojego życia. Aby stał się naszym towarzyszem musimy najpierw ukończyć zadanie to za moją małą, w którym to na jego zlecenie szukamy osoby odpowiedzialnej za zniknięcie Karli. Po ustaleniu tożsamości tej osoby bądź też zwabieniu niewinnego na podstawie własnych podejrzeń, Bunt strzela ze szczytu dinozaura w głowę celu. Sygnałem do strzału jest założenie przez naszą postać czerwonego beretu batalionu. Bun początkowo jest nieufny wobec naszej postaci, jego zaufanie możemy zdobyć walcząc z legionem Cezara, wtedy też otwiera się przed nami i zdradza więcej szczegółów ze swojej przeszłości, a także prawdę o śmierci Karli. W walce Bun używa karabinu myśliwskiego. Dodaje nam profit obserwator, który podświetla na czerwono pobliskich wrogów. Świetnie radzi sobie w walce na dystans. Jego minusem jest to, że jeśli chcemy dyskretnie infiltrować Ziemię Legionu, to nic z tego. Bun próje do Legionistów bez ostrzeżenia. Jeśli zginie, przy jego ciele znajdziemy list, który napisał do żony w razie swojej śmierci. Napisał go bardzo dawno, jednak wciąż nosił go przy sobie. Po zdobyciu odpowiedniej ilości punktów zaufania, posiadając Buna w drużynie, aktywuje się zadanie Zapominam zapominać o zapominaniu, polegające na udaniu się do Bitter Springs i obronie obozu przed atakami legionu. W trakcie zadania możemy zostawić go samego, w wyniku czego zginie, a Bitter Springs zostanie zrównane z ziemią. Po starciu, w zależności od tego, czy powiedzieliśmy mu, że nie może cofnąć czasu, czy też przekonaliśmy go do tego, że na wojnie ludzie po prostu giną, Boon zakłada jeden z dwóch pancerzy. Pancerz pierwszego batalionu zwiadowczego, bądź też pancerz ekspedycyjny pierwszego zwiadowczego. Jeśli Bun nie pogodził się ze swoją przeszłością po drugiej bitwie o zapore Hoovera, powrócił do Kalifornii, gdzie wpakował kapitan Jill kulkę w głowę, a następnie popełnił samobójstwo. W zależności od naszych wyborów jego losy potoczyć mogły się różnie. Mógł powrócić na łono swojej jednostki, rozpocząć pracę jako ochroniarz karawan, rozpocząć prywatną vendetę przeciwko Legionowi lub też po zwycięstwie Cezara wyruszyć na samobójczą misję zabicia Legata. W tej wersji wydarzeń bun zanim zostaje obezwładniony i złapany przez Legion, posyła do piekła setki legionistów. Następnie zostaje ukrzyżowany, a sam Legat jest pod wrażeniem jego wyczynu. W ostatnich chwilach swojego życia ukrzyżowany bun pluje w twarz Legatowi. Kanoniczne zakończenie New Vegas pozostaje nieznane, także jego historia wciąż pozostaje otwarta. W tym odcinku Krypta TV to już wszystko co dla Was przygotowałem. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!